Cześć, oglądacie kanał Geekmania.pl, ja jestem Maciej i przygotowałem dla was dzisiaj 10 porad dla osób zaczynających grę z The Flame in the Flood. Jest to gra, którą przygotowało studio The Molasses Flood, natomiast polskim wydawcą jest Techland. Zbieraj wszystko, co możesz zebrać, ale jeżeli nie masz już miejsca w swoim plecaku, zobacz, czy coś możesz zjeść, ewentualnie przenieść na tratwę, dać towarzyszowi. Jeżeli masz już skóry zajęcze, to w pierwszej kolejności rób torby, aby mieć więcej miejsca w zasobniku, dopiero później ubrania ze skór zajęczych. Jeśli zdobędziesz mięso, zdecydowanie lepiej przerobić je na suszone mięso, czyli jerky, niż je piec. W pierwszej kolejności, ulepszając tratwę, postawmy na oczyszczanie wody, schowki, ster, dopiero później pozostałe elementy. Na dziki wilki znakomicie sprawdzają się pułapki z kolcami. Wilki w łatwy sposób możemy pokonać, rzucając im zatrutą przynętę. Niekiedy nawet uda nam się ją odzyskać i ponownie móc użyć. Pochodnia pozwoli nam odstraszyć wilki i dziki, natomiast niestety przyciąga węże. Woda jest niezwykle ważna. Napicie się bezpośrednio ze zbiornika przywraca maksa nawodnienia, natomiast możemy ją zbierać w słoiki, wtedy odzyskujemy tylko 50 punktów. Zdecydowanie pływajcie po spokojnych nurtach. Wpłynięcie w nurt wartki może spowodować, że zderzycie się z jakąś przeszkodą, uszkodzicie swoją łódź, a później nawet utoniecie. Jeżeli zginiecie i nie będziecie mieli zapisanego żadnego checkpointu, plus jest taki, że rozpoczynacie grę z tym, co miał wasz pies, towarzysz w torbie. Mam nadzieję, że te porady pozwolą wam się znacznie bardziej cieszyć rozgrywką w The Flame in the Flood i spędzić miłe chwile, nie musząc wielokrotnie powtarzać tych samych fragmentów, ponieważ gdzieś utknęliście, coś wam się nie powodzi. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTubie. Lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało.